drodzy Państwo, pewnie zauważyliście, że niemal każdy z moich kandydatów próbował dzisiaj udawać, że on też będzie umiał być prezydentem wszystkich Polaków, niezależnym od swojej partii, ale to nieprawda, bo to jest trochę tak jak z obrączką. Jeżeli zdejmiesz ją z palca, jeżeli ktoś każe ci ją na chwilę zdjąć, to przecież nie znaczy, że unieważniasz swoje małżeństwo. I podobnie jest z politykami, kiedy na przykład Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski chowają swoje partyjne logotypy, no to przecież nadal będą musieli pozostać wierni swoim politycznym rodzinom. Ja też pozostanę wierny swojej politycznej rodzinie, wam, bo będę kandydatem obywatelskim. I tak jak Bronisław Komorowski do końca pozostał platformerski, Aleksander Kwaśniewski SLD-owski, Andrzej Duda PiS-owski, tak ja pozostanę obywatelski. I dziś już uroczyście wam przyrzekam, że nie będę prezydentem Polski PiS, ani Polski Platformy, że dochowam wierności Konstytucji, że będę strzegł godności narodu, że będę dla was.